Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku robimy siano kosy, znaczy siano kosy, no trawy. Robimy trawy na handel, bo mam tylko 2,5 tysiąca, a wiadomo, kredyty są duże. Kredyty są jeszcze duże do spłacenia. Dobra, przejadę tak. Nie tak miało to wyjść. 135 tysięcy kredytu jeszcze. Oczywiście czarny dość bardzo został na razie jeszcze na ten odcinek. Czuł tam najwyżej tą jedną motogodzinę wypożyczenia więcej zapłacę. Ale trudno. Jeszcze siebie muszę dokończyć, bo przez moją głupotę musiałem save'a cofnąć, przez moją głupotę o dobre 20 minut. 20 minut gry. Musiałem cofnąć save'a. Przez moją głupotę gry, serio. A wiecie dlaczego? Bo miałem bardzo długi zapis. I tak jakby się gra flagowała. Miałem długi zapis, nie chciałem się czekać. Jak zawsze. No to zrobiłem aż do 4 i save'a mi usunęło. Musiałem sobie backupa cofnąć. Backupa. Ten na 16:45 co miałem zrobiony. To on mi nie zadziałał, w sensie wrzuciłem go. Ale go tak jakby nie było w grze. Więc musiałem ten 16:25 wrzucić, czyli 20 minut jeszcze do tyłu musiałem zrobić. Więc straciłem 3 kontrakty. Chyba 3. Znaczy niecałe nawet. No 2. Bo skończyłem, bo zrobiłem kontrakt na nawożenie na pole numer 2 i pole numer 25 zasiałem. No i wiadomo, i zwałowałem moją czwórkę, tak? Pole numer 4 zwałowałem. To było wszystko, co zrobiłem. I to wszystko straciłem, więc będę musiał to nadrobić, ale już nie mam czasu. Tego szybko nagrywa ten odcinek. Na szybko nagrywa ten odcinek. I lecę zaraz na kolejny chyba save. Bo nie ma odcinka na środę. A szkoda. I ten jest na wtorek, czyli na jutro. Będzie poniedziałek oczywiście. Na czwartek to się ogarnie w środę. A w czwartek to się ogarnie na piątek. Bo wiadomo, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek jest wolny. Czyli te 6 dni jest wolny, więc myślę, że w miarę się to ogarnie. Które to jest na wtorek, to na środę. Na środę sobie ogarnę 15 chyba. No, 15 sobie ogarnę Mazowiecką Polanę. Myślę, że Mazowiecką sobie ogarnę, bo ostatnio co było? Ostatni był odcinek z Włośni. Nie, z Czechów był. Ostatni był z Czech, czyli teraz z Włośni. Nie Włośnice. Dobra, czekaj, nie wiem. Nie Włośnice, tylko Mazowiecką Polanę. Muszę ogarnąć sobie. Nagrać. Nie wiem, co tam jest do roboty. Na pewno wiem, że ostatnio były żniwa, więc na pewno jakaś uprawa będzie. Uprawa i siew chyba. No bo ten nawóz był rzucony, więc chyba uprawa i siew. Nie wiem, ile Mazowieckie Polana jeszcze potrwa. Nie jestem tego w stanie wam powiedzieć. No fizycznie nie wiem, ile tego będzie jeszcze odcinków. Na pewno bym chciał jakiś nowy zestaw do siania. Przede wszystkim większy. Taki przynajmniej z 6 metrów. Bo powiem wam. Ale już miałem ogarnięty zestaw, w sensie wiem, jaki tam będzie zestaw, tylko muszę na niego kasę rozbierać. Bo powiem wam, fajnie są te Ursusy, ale wiecie, no, praktycznie tam 12 odcinków tak samo jest. Jak zmienię zestaw do siania, to potem wiadomo, z kombajn trzeba je zmienić. Bo ten bizon to już tam daje radę jeszcze, ale na dwudyszy. Trochę schodzi z tym, trochę schodzi czasu, zanim się skosi ta pola. Więc trzeba będzie to jakoś przeszyprzyć nowym kombajnem. Że to już będzie 6 metrów header, to już też będzie inaczej szło.
Dobra. Mumka skoszona, skoszona. Teraz pozgrabiarkę, raz, dwa. Oczywiście nie mam dalej. Znaczy, nie ogarniałem sobie falomoda, bo nawet nie wiem, czy jest. Pewnie jakbym popatrzył w internecie, to myślę, że bym znalazł. Bo na pewno już wyszedł. Tak mi się bynajmniej wydaje, że wyszedł. Bo cosplay już dawno jest. Ale falomod, czy jest, to nie wiem. Bo byłoby fajnie grabić i od razu, żeby to zbierał, nie? Z tyłu. A, inspektora jeszcze muszę sobie ogarnąć. Dobra, i póki jeszcze pamiętam. Jeszcze pamiętam. To od razu pick-up. Właśnie spojrzałem się na niego i teraz jadę pick-upa sprzedać. Dobra, zgasimy go, żeby no te godziny nabije. Miałem go w ostatnim odcinku sprzedać, ale zapomniałem. No i ta łąka, co teraz będzie zabrana, to tej łąki już nie będzie. Ona będzie w tym sezonie przetalerzowana. Chyba. Orać nie będę, więc... albo talerzówką wraz z siewnikiem przylecę. Nie wiem, zobaczę. Za niego z 20 tysięcy dostanę. Jeszcze pełno wapna to stoi, ale to dobrze, bo wapno potrzebne jest. Bo teraz w tym sezonie są dwa pola chyba do wapnowania, więc... 16-700 sprzedaj. 19, no to mogę od razu 15 tysięcy spłacić. No jeszcze 120 tysięcy zostało kredytu, więc powoli idziemy w dół. To jest dopiero wrzesień, więc spokojnie, jeszcze kontraktów jest dużo, więc... Więc myślę, że wyjdę na zero. A jeszcze trochę rzepak będzie w sprzedaży, to... A tylko, dobra, mówiłem, że rzepak to będzie kasa na... Z rzepaku będzie kasa na ten. Na co? Na nowy... Na kombajn, o. Będzie ze zgrabiarką. Specjalnie wziąłem tego czarnego dojcza do posiarek. Z tego względu, iż gdyż jest silniejszy. A wiadomo, że tu jest. Że kosiarki większą moc wymagają niż zgrabiarka. Zresztą zgrabiarkę to mogłem na Lindnerem ciągnąć, ale. Jeszcze nie chciałem aż tak bardzo przepinać tych maszyn. Bo Lindner sobie zresztą waszy, bo na wozu to niech stoi. Bo on nie będzie potrzebny, żeby zrobić nawóz. Nie wiem, jak te pokosy kłaść. Chyba tak jak kosi, znaczy nie tak jak kosiłem, tylko tak jak idzie granica pola. Tutaj równo z granicą pola sobie zrobię. Czyli o tak o. Tak chyba sobie dojeździł. Bo na razie nie widzę innego dobrego sposobu. Oczywiście tutaj trzeba ładnie to wygrabić. Tutaj trzeba dokleić pokos. No, mogłem lampy w sumie zacząć grabić, ale nie chciałem. Bo nie byłem jeszcze rozłożony. Chyba tutaj zacznę grabić tak jak pójdzie teren. A tutaj na górce już z nawigacją będę latał. To wiadomo, te dwa pokosy takie będą. Dwa, może trzy.
takie pokręcone, ale wiadomo. Będzie miała nic grabione, to będzie dobrze się później zbierać. O dobra, tak przejadę. Ty tego rogala zawinę tam na końcu. O i oj, i elegancko, i to jest pan. Dobra, i elegancko, jedziemy. I jak to teraz robić? No dobra, chyba pojadę tak jak idzie teren. Mógłbym właśnie tą zgrabiarkę i prosto przeciągnąć, ale... Po co się bawić? Tutaj do równego. Dobra, pięknie. Co tu tak? Kolory się zmieniły nagle. Jakbym za górą był i nagle światło zgasło jakby. Już widzę przesunięcie o jeden pokos. Więc no muszę tak pograbić to. Będę tak grabił aż do końca tego, nie? Aż mi ten łuk się wygrabi. Czyli praktycznie do końca pola. W zasadzie to na dwa poprzeczniaki by było lepiej to skrawione. No dobra. Nie będę się czepiał. Łatwiej na pewno szczepą było zawijać, no bo wiadomo, z grabiarką to sobie zawinę, ale z przyczepą już trochę ciężej mogę. Delikatnie. Cyk. I cyk, dobra. Pięknie. Podoba mi się to. Przydaje się, że to praktycznie tak do końca pola, do, chyba do końca tej łąki tak będzie tak półku, ale wiadomo tak, co chodzi. Ale no, malutki omijaczek może być tam. Nie będzie się czekać, tak? Nie wiadomo jak bardzo. O i tutaj już tego łuku praktycznie nie ma. Już tylko o połowę zgrabia, o połowę przejazdu już przesunięte. Więc to praktycznie... Myślę, że nic. O, i w kolejnym przejeździe już nie będzie tego łuku, tylko na prościutko będzie pokosik zrobiony. Tyle chciałem powiedzieć. O! Żebym się nie... A, bo tu taki skos jest. Dlatego się nie wyrobiłem. No dobra, wiadomo, jak będzie to zbierane, to nie będę musiał się tak napinać, bo będę mógł sobie robić ósemkę. Będzie wszystko ładnie. Dobra. Elegancko. Cyk. I teraz tutaj. Dobra, ten narożnik to wyrąbane chyba. Tyle co tam się weźmie tym przyczepą co zbierającą. Robota zrobiona, zrobiona. Tutaj zostałem ciągnik na środku. No dobra, trzeba mnie trochę później zrobić. I tego typu rzeczy. Zacznę sobie zgrabiać, czy zbierać od tego przejazdu. Jest tutaj taki najkrótszy, to czemu by nie? To ma 400, no trochę kursu będzie, ale nie będzie aż tak dużo chyba. Zależy ile mi zejdzie jedna przyczepa. Ile zbiorę na tej jednej przyczepie.
Dobra, tutaj. Te krótkie sobie pozbieram. A potem na długi wiadomo, że szybciej idzie. No i właśnie o to mi chodziło, żeby z grabiarką się tu nie mieć, tylko przyczepem przejadę raz. Będzie ładnie zabrane, tak? No jeszcze z tej trawy przecież kasa będzie, to od razu będę mógł spłacać kredyt za tą trawę. Dziesięć. Ona ma chyba 16 tam pojemności, z tego co pamiętam. Więc jeszcze jeden pokos na pewno wezmę. A reszty... potem się zobaczę. Właśnie nie wiem, czy ten naokoło sobie na końcu by nie zbiorę. Pana nie zabrałem. A tak się łudziłem, myślałem, że go zbiorę, ale jednak nie zbiorę. Dobra, 16-100. Jak tam najszybciej dojechać? Chyba przez Gospę. Tą trasą chyba będzie najszybciej. I tu w lewo. Na asfalcie w lewo. No akurat do czwary są szybkie, bo po 60 latałem, więc do transportu to są najlepsze chyba ciągniki. Wiadomo, oprócz fast tracka. Ale fast tracki mi się nie podobają, więc... Chyba nie ma nic lepszego niż dojść do transportu. 60 na godzinę się leci, więc elegancko to idzie. Wiadomo, zawsze te 10 szybciej niż... niż na przykład takim John Deere'em, tak? No i dobra, dojechałem na skup i sypiemy tą trawę i zobaczymy, ile z niej zarobię. W sensie, ile z jednej przyczepy będę zarabiał. No tam to nawet chyba po 130. Więc jak zarobię 5000 z trawy, to będzie dobrze. Oczywiście będzie o przyczepę. Po 2000 to będę jeszcze za 3 albo 4 przyczepy. Więc jeszcze 8000 wyciągnę. A tam wiedziałem, że tej trawy za dużo nie będzie. Mogłem to w sumie sprasować i owinąć, bym miał więcej kasy, ale... Dalej, no to też więcej czasu, bo zanim bym to sprasował, zanim bym to owinął... Więc to by troszeczkę czasu zeszło. A takiej sprzedaży trawy jeszcze nie było na tej serii. Bezpośrednio z łąki. Dlatego chciałem taki odcinek zrobić. Nie oddaję kredytu teraz w tym momencie, bo będę na minusie. Czy no teraz już nie, ale bym był na minusie. Jakbym oddał. A zagapiłem się. Widzicie, miałem tam w lewo skręcić i było dobrze. A tak musiałeś teraz... Wyjdź! Powiem wam, że gdyby nie ten strange farmer, to już bym miał utopiony do czwara. Do czwara bym miał utopionego. Już bym do niego nie wsiadł. Tak go z Strange Farberem nazwałem, wytargałem z wody. Dobra, przejadę teraz na okołowce. Mi akurat podpasował ten pokos tutaj. Jadę na około, przyczepę będę miał. Pojadę, 2000 zarobię. Jakich tam kokosów z tej trawy nie będzie. To ja to od początku wiedziałem, że nie będzie kokosów z tej trawy, ale... Wiadomo, chciałem ją zasiać z tego względu, znaczy zebrać, nie zasiać, tylko zebrać, z tego względu, żeby można było przygotować pole pod wapno.
tutaj to ładnie siewnikiem przejadę. Tutaj coś się fajnego zasieje. Jakąś pszeniczkę. Ale czy odcinek siewów będzie? Nie wiem, ale na pewno będzie jeszcze odcinek z wapna. Może wapnowanie i wałowanie połączę sobie te dwa odcinki. Znaczy te dwie prace. Nie dwa odcinki, tylko te dwie prace. W koło to chyba lepsza trawa, widzę, że była, bo. Ile połowa okrążenia zrobił? Tu przez pole sobie dojeżdżał, będzie szybciej. No i dobra, 14:41, więc mamy 21 minut odcinka. Więc zrobimy sobie jeszcze ze 2-3 kursy. Dwa kursy. To tak akurat będzie 30 minut, więc elegancko będzie. Mógłbym o. Oczywiście jeszcze iść na grę sobie farminga. Co ten tam znowu chce? Bo pewnie na Discorda przecież, bo on mi już nie daje żyć ten człowiek. Co to było jakieś? Albo mi się jeszcze aparat włączył. Nie wiem jak. 8200 równo. No super! Na to czekałem, żeby w tą latarnię przyzwonić, naprawdę. Dobra, jadę po ostatni kurs, bo mamy 22 minuty, więc akurat ten będzie lekko krótszy, to będzie elegancko. Nawet lepiej będzie dla mnie, bo. Wiem, że będę wtedy więcej roboty po odcinku, ale trudno. Wolę mieć trochę więcej roboty niż. No, 5000 zabrało. Na 4 coś. Wolę mieć trochę więcej roboty po odcinku niż. Niż potem dłużej siedzieć, żeby to wrzucić, tak? I tak wiem, że całego nikt nie obejrzy. Więc ostatni kurs robię na. Na skup. Na skup? Na strych. Się strych nazywa. I od razu będę mógł do szwara zwrócić. Będę mógł do Wyszała zwrócić, a 3 godziny będziemy się popracować. Czyli będzie 1,9, to go zwrócę, wiadomo, żeby mi kolejne godziny nie naliczył i żeby nie zabrał mi kolejnych 4000. Bo 4000 to jest dużo kasy. W sensie, jak już będę miał kombajn i kredyt spłacony, to już nie będzie tu tam już tak widoczny. Ale wiadomo. Dojadę do końca? Yeah, dojadę. Dobra, i tak będzie nie dojadę do tego pokosu, dlatego sobie go zacznę. Nawet do połowy niego nie dojadę. Dobra, jadę i na skupie, na strefie zakończę. Jakiego regalacja. Tu wyjadę, bo tu nie ma takiego wyskoku. Jedziemy na ten strych i skończymy odcinek. No, siewnik, jak widać, stoi. Czeka już na czarnego dojszwara.
i tak. Chyba podmienię sobie do czary po odcinku i będzie mój dość latał z samospierającą. A ten dość będzie po kontraktach latał. Siał. Wiadomo, silniejsza, a później jak już będzie ten jeden 9 godzin miał, czyli data, no to wiadomo, że już będzie zwrócony, więc będzie musiał mój wtedy przejąć tą robotę. Ale dobra, spłacę jeszcze te 5000 szybciutko. Nawet to tak nie rośnie, no bo zapomniałem, że tym farmingiem to tak nie robi. Dobra, w dzisiejszym odcinku spłaciliśmy 20 tysięcy, tak? Tak. No, bo było 135... 20 tysięcy kredytów spłacone, więc myślę, że dobry wynik. Tak na odcinek. Jeszcze 115, więc jeszcze trochę kontraktu trzeba porobić. Czy to zaraz kolejne 5 tysięcy będzie zwrócone za kontrakt na pol numer 2? Za 4600 pole 9 zasiew, co to jest? Pszenica. A ja nie mogę teraz jego wziąć. Bym musiał nawóz skończyć. O! Tu w tym miejscu mi to jest. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, a co do ciągu kanału, podejrzyjcie, filmy, trzymajcie się, cześć, na razie.